Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Udi i witam was w kolejnym już materiale z Pokémon Worldwide 2. Ostatnio pojawił się, jak pamiętacie, materiał z Sacred Goldów, który zszokował wszystkich, którzy w ogóle nie spodziewali się, że coś takiego może się pojawić jeszcze na moim kanale. No i były pytania, no i co, skończysz na razie Worldwide 2, nie będzie? Nie, jak mówiłem w materiale z Sacred Goldów. Teraz pojawił się materiał z Worldwide 2, natomiast gdzieś w środku tygodnia myślę, że pojawi się właśnie Sacred Gold, a potem znowu w sobotę Worldwide 2, tak jest. Słuchajcie, dzisiaj sobie postanowiłem wziąć innego Pokemona. Uznałem, że będę ćwiczyć sobie Hipopotasa, mojego Aki.pl. Uznałem, że chcę go wytrenować na 38 poziom, że może być naprawdę fajnym ziemnym Pokemonem. No i cóż, zobaczymy. Dałem mu XP Shaira, będzie XP, spokojnie. Na razie chcę jednak wyjechać za miasto, tam gdzie skończyliśmy poprzedni materiał, ponieważ na pewno mogę złapać tam wiele interesujących Pokemonów i zobaczymy, może się coś trafi, może jakaś fajna walka, nie wiem. Na razie przejeżdżałem, dopiero tutaj gdzieś nas coś zahaczyło. Oj, tego Pokemona już mieliśmy, Gotita, nie. Tego Pokemona można co najwyżej, wiecie, bajtem potraktować i tyle. Przynajmniej Aki.pl dostanie jakieś tam szczątkowe ilości expa. No a tutaj co? Znajdziemy coś ciekawszego? Może tym razem? Nie. To jest Solossis, z którym już też ostatnio walczyliśmy. Też go ostatnio złapaliśmy. Znaczy chyba nie poprzednim materiałem, tylko no cóż. Chyba nic tu ciekawego nie ma. Udajemy się więc dalej. Tu jest jakiś strasznie długi most. No zobaczymy. Kojarzę go z White'ów. Kojarzę go troszeczkę. Że taki był. No, nikt tu nas nie zaczepia, nikt z nami tu nie walczy. O, i już jest koniec mostu. No długi most, naprawdę trzeba przyznać, że długi, no ale... Ale cóż... tak... Dobra, jakieś tam gada pierdoły. Właśnie kojarzę, że gdzieś tutaj za tym była taka muzyczka. No tak, to chyba nie zmienili od White'ów. Co to tak właściwie jest? Czekajcie, ustawmy się jakoś. A, po prostu witamy w Drift Whale City. Ciekawie wygląda, ładnie zapraszają do miasta. O, i mamy plazmatycznych. No i mówi, że come on, będzie fajnie, jeżeli pokradniemy trochę Pokemonów razem. Tak jak to robiliśmy wcześniej. A on, ja nie mogę. Przeszedłem ciężką drogę. A, i wie, że kradnięcie Pokemonów jest złe, bo w ogóle ten koleś na dole ma strój, jak ci plazmatyczni, z White'ów zwykłych. Więc nie wiem, to jest może właśnie stary koleś z plazmatycznych i nowy. A ten, och, come on, jest za późno, żeby zacząć, tak, jakiś tam, żeby robić się po prostu dobrym. Uj, lol. Ludzie nie zrozumieją albo zostaną po prostu ukarani. Wow. Tak, ludzie są wciąż do ciebie dość zimni, spoko. Tak, kradnij z nami Pokémony, a zdobędziesz świat. Okej. Extreme Plasma, no tak, My Lord N will be sad, tak, jego pan N byłby smutny, jak pamiętamy, N się zmienił dzięki nam. No cóż, tak, N. Tak, ten król Team Plasma, co za żart, on jest niczym więcej niż tylko uzurpatorem, zdrajcą, przepraszam, traitor jest zdrajca. Tak, już go nie potrzebują, o, co się dzieje? Co to za wrzask? Ej! A, czyli Deacon, którego ostatnia historia mnie wzruszyła, przypieprzył mu po prostu. Tak jest. Ow. Tak, zapłacisz za to. Chyba, ale następnym razem, spoko. Ja rozumiem, że ten koleś nie będzie z nami walczyć, że to jest już taki odmieniony typ. I'm okay. Że są przyjaciółmi, kiedy byli, a że byli chyba przyjaciółmi, kiedy był w Team Plasma, ale 2 lata temu Team Plasma się jakby rozdzielił na grupę, która podąża za Lordem N i stara się schronić Pokémony, i grupę, która poszła za Getisem, którzy próbują przejąć świat. No pamiętam, to jakoś było nierozwinięte właśnie w tych White'ach zwykłych, że ten Getis gdzieś tam po prostu zniknął. No spoko, czyli dobrze wiedzieć, że nie wszyscy goście, z którymi ostatnio walczyliśmy, są wciąż źli. Niektórzy, jak widać, są już dobrzy. O, Sandile ma. Aż to nie jest Sandile, to jest już chyba jego ewolucja. Rokorok, właśnie. Rokorok jest już ostatnią ewolucją? Nie pamiętam dokładnie. Co my mamy w tym mieście? Aha, spoko, tutaj jest szlaban, tu się nie da przejść.
Na dół można gdzieś sobie iść. Wiem, że tutaj chyba sala jest gdzieś na górze. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz nam się znów w kolejnym miesiącu zmieniła pora roku. Mamy tym razem lato. A, tu jest koleś, który chce chyba... Tak, Rotation Battle, czyli on nas, no, znów jakaś podwójna walka, czy potrójna? A, dobra, nie, myślałem, że będziemy walczyć, on nam tylko coś tam opowiada. Pieprzyć to, nie zamierzam tutaj opowiadać, żeby zgadać z kimkolwiek. Chcę poznać jakieś fajne miejsce. Tu chyba jest sala, jak mówię, tu chyba jest sala. W tym mieście, chyba powinna być gdzieś tu na wyżynach. Albo nie. O, to jest jeden z tych kolesi, pamiętam ich. Tak, więc to jest ta osoba, o której ci mówiłem. A, czyli proszę bardzo, czyli on chce nas przedstawić tutaj swojemu Root. Tak, Root, to pamiętacie, jak ich potem ścigałem po całym regionie. Tak jest. Oni wszyscy potem poszli do więzienia, czyli co, wypuścili go, jak widać. Pamiętam, że go ten ziom właśnie taki zawsze, jak pokonałem ich, chodził i aresztował. Detroit in a Pokeball Battle. Czy akceptuje walkę? Tak jest. Czy on chce z nami stoczyć walkę? Pewnie, żeby sprawdzić, czy jesteśmy rzeczywiście tacy, jak powinniśmy być. Ciekawe, jakie tam Pokémony będzie miał. Stoutland. Który to? Uła. No, nieźle. Ostatnia forma ewolucji tego Pokémona. Not bad, not bad. Dobra, pomyślmy. Czy Firefangujemy? Firefangujmy. Mam oczywiście mojego Lucario, ale jak on będzie używać Cruncha, to ja tutaj chyba nie muszę się za bardzo bać. Może go akurat sparzę. Poparzę go. O, udało się. No i widzicie, jak ładnie. Ale i tak by go normalnie zwykły Firefang kolejny i tak załatwił, więc spoko. Ale to obniża obrażenia przeciwnika, z tego co kojarzę też. Poparzenie. O, Aki.pl już tam w obronie. Buffaland. Buffaland to jest silny Pokémon typu normalnego, bez ewolucji. Taki można powiedzieć. No właśnie, to mi trochę się nie podoba, że to jest taka odmiana jakby Taurosa. Jakby to była kolejna forma Taurosa, to byłoby spoko. Ale że to jest jakby, wiecie, no bardzo podobne Pokémony tworzą po prostu w tych nowych generacjach, co jest do tych poprzednich. To jest trochę smutne w sumie. Dobra, użyj Force Palma jako Pokémon typu normalnego, oberwie wyjątkowo super efektywnie. No i proszę. W sumie to ja nawet nie wiem, kto jest. Oj, to zadziała super efektywnie, bo jesteśmy stalowym Pokémonem. No nieźle. W każdym razie. Co ja chciałem powiedzieć? Że kto jest silniejszy? Czy byłby silniejszy ostatnio na lepsze? Buffaland czy Tauros? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. A kit znów dużo i Swubat. No cóż, psychiczny Pokémon. Co, po prostu Atlan? Come on, Atlan może się tutaj przydać z jego Crunchem. Czy nie, on ma Soron, ma jeszcze Bite'a, pomyliłem się. Air Slash. No, to nie zadziała super efektywnie na szczęście. Zobaczymy, czy użyje czegoś innego. Nie. No ale, jakby nie wiem, kryt się zdarzył, nie mam pojęcia. Nieładnie, nieładnie. No to co, może pan Maxie po prostu zakończy nam tą walkę? Dlaczego nie? On też musi powolutku sobie nabierać tego doświadczenia. Wow, sflinczował nas? Serio? Oj, no zaczyna się robić niebezpiecznie, no ale w takim momentach wysyłam Xarusa, który ma bardzo dobrą obronę i który myślę, że z chęcią zakończy tą walkę Asurencem. No teraz to na pewno go załatwi. Kurde, silny ten Słuba, nie muszę przyznać, no. Słubaty nie są wcale słabe. Aki.pl już kolejny poziom, świetnie. No i co tam nam powiesz, ziomuś? Tak, przepraszam za testowanie nas. Bycie członkiem Teamu Plasma, musimy po prostu żyć z tym. Okej, okay. A ten co? Sen znów lata po całym zamku, wszędzie gdzie ja tam jestem. A to jest? A, twój przyjaciel. Może do nas dołączy. Aha, czyli mam tu dołączyć. Nie wiem, kto to będzie. Może to będą wszyscy ci członkowie razem? Nie, to jest po prostu kilku plazmatycznych. No i on. No i proszę, pozwól, że się przedstawię. Mam na imię Rod, Root, czy jakkolwiek. Wy goście wszyscy jesteście Team Plasma. Aha, powiedz, czym się różnicie od tych, których on pewnie zna. Tak, no i on teraz mówi nam o tych wydarzeniach sprzed 2 lat i od czasu, kiedy zaczęli troszczyć się o Pokémony. Dokładnie. A on mówi, ja jestem Geeken, jestem z Prosperita City. 5 lat temu Team Plasma ukradł mojej młodszej siostrze Pokémona. I od tego czasu on w ogóle, on jest zły, bardzo zły. Separated, what a joke. Tak, co za żart. Byliście złodziejami, którzy kradli je. No ciekawe, co Root teraz odpowie na taki zarzut. Tak, on przepraszam, cały czas przepraszam. O, tylko przeprosiny? Co to jest? A gdzie jest Pokémon mojej siostry? Purloin. Gdzie jest Purloin? Dobra, on się naprawdę wścieka, nie wiedziałem, że on będzie aż tak to przeżywał. Okej.
Że Pokémon, o którym mówisz, nie jest w tym miejscu. On sobie wyobraża, że może być wciąż używany przez Team Plasma. Tutaj wiecie już, jak już go używają, to powinien być jakimś wykokszonym purloinem, albo już ewoluował. Okej, enough. Tak, enough. Przeprosiny nie zmienią tego, że wciąż jego środka nie ma Pokémona. On mówi, że teraz idzie już do sali Pokémon, żeby stać się silniejszy i zmiażdżyć każdego pojedynczego członka Team Plasma. Okej, no cóż, Orud. Tak, że Team Plasma właśnie robił, przez Team Plasma trenerzy stali się tacy jak on. Ja się czuję teraz bardzo smutny z tego powodu. Tak, trochę zawstydzony. No i cóż. I ma dla nas prośbę. Could you please look Zorua? Oczywiście. Oczywiście, że możemy zająć się Zorua. I dostajemy tą Zoruę. Ja wam zaraz coś powiem. Czekajcie. Ja muszę tego Pokemona zabrać. Zorua to będzie mój Pokemon, który ewoluuje w Zoroarka. Tak jest. Będzie na pewno, a zaraz coś o nim jeszcze powiem. Pyszna. Pyszna herbatka. Okej. Dobra, dawaj do depozytu któregoś. Którego tu weźmiemy drania do depozytu? Może dajmy sobie na razie Weezinga. On tu ostatnio nam ewoluował, więc sobie niech troszeczkę odpocznie na razie od nas. Wiecie, nie, dajmy mu troszeczkę spokoju, niech sobie tu odpocznie. W boksie on na pewno jeszcze wróci nieraz do mojego składu. Widzicie, że znów sobie wziąłem Hipopotasa, teraz będzie Zorua. No, dużo tych Pokemonów tutaj, chcę się wieloma z nich zająć. To jest dla mnie ważne. Dobra, oczywiście, że chcę wziąć tą Zoruę. I dostajemy Zoruę. Powiedzcie, że jest możliwość nazwania Zorui. Nie ma możliwości nazwania Zorui? Chyba żartujecie. Dobra, ja muszę dowiedzieć się, gdzie się znajduje Name Ranger. Zamierzam nazwać tego Pokemona. I ja już mam dla niego nazwę i to nie będzie losowa tym razem od widzów nazwa. Powiem wam tak, pamiętacie kiedy nagrywałem zwykły White'y, a potem nagrywałem Sacred Gold'y? Pod koniec White'ów już zacząłem. Pamiętacie lub nie pamiętacie, w każdym materiale z White'ów czy tam Sacred Gold'ów była inna miniaturka. I to była miniaturka tworzona przez jedną z osób, jedną z moich widzek, która po prostu chciała jakby pomóc mi w serii, żeby ona stała się jak najbardziej ciekawa. I te miniaturki naprawdę mi się bardzo podobały. Pisałem, kiedy już tylko nagrałem materiał, co powinno się znaleźć na miniaturce i zaraz potem dostawałem. I byłem jej niesamowicie wdzięczny, a jej ksywka, którą pamiętam, jest to Nadx. I tak, dla niej właśnie obiecałem wtedy, ona miała właśnie w awatarze Zoruę, że kiedy nagram kiedyś World Wide 2, w których wiedziałem, że będzie można złapać Zoruę, dostać ją, to ona właśnie się będzie nazywać Nadx. Dlatego tak, zamierzam tak nazwać tego Pokemona, ponieważ dałem jej taką obietnicę i naprawdę sam chcę ją tak nazwać, właśnie w sensie, żeby podziękować po prostu za to. Żeby podziękować za to, że się naprawdę starała. Teraz już z nią raczej nie mam kontaktu, ponieważ to był kontakt przez Team Tower, na które no nie zaglądam już od bardzo dawna, ponieważ jakoś tak, wiecie, po prostu sam mniej zacząłem się interesować Pokemonami. Ale nie zmienia to faktu, że ten Pokemon będzie na pewno tak nazwany. Na pewno i jeszcze raz na pewno. Może na razie Zorui nie ćwiczmy. Na razie jej sobie odpuścimy. Na razie też czekajcie, czy tu jest ta sala Pokemon? Czy tu jest ta sala Pokémon, czy nie, bo ja już, żebym się tutaj nie zagubił za bardzo, może to ona jest z tej strony, może tam u góry. Nie, muszę się rozejrzeć, tu jest jakiś budynek, ale to nie jest. Ja myślę, że sala Pokémon będzie gdzieś tutaj. Tak jest, tu jest sala Pokémon, no i mamy tutaj Deacona. I tutaj są pewnie ziemne Pokémony. Aha, w sensie Types is Water Type Pokémon. Aha, no spoko. Czy w sensie wejdźmy sobie tylko tutaj. Zaraz, już muszę tutaj wejść, żeby mi się to nie pomyliło. Dylan Pokemon Gym, tak. Tak z ciekawości, jak się tutaj, to jest winda chyba jakaś. I to się leciało gdzieś tam do góry, okej. Jednakże, właśnie, nie mam żadnego wodnego Pokemona, ja wiem o tym. If you to use against ground types. No tak, czyli to są ziemne Pokemony. Czy ja powinienem zdobyć jakiegoś wodnego? No niestety nie mam na razie żadnego wodnego, nigdzie nie spotykałem żadne wodne Pokemony. Z czego powoduje mi strasznie smutno. Co to za koleś? I'm very sorry. Aha.
Aha, czyli nie powinienem. A, czyli dobra, on nam blokuje drogę, bo już nie byłem na 100% pewien. Tam na razie nie możemy iść, ale powiedział, czy nie powinniśmy się najpierw zająć tą salą. Ziomuś, no powinniśmy. Powinniśmy, ale ja bym szczerze chciał wyjść na razie z tego obszaru. Gdzieś, gdzie może znajdę jakiegoś wodnego Pokemona. A na razie nie Pokemona, ale przynajmniej jakąś trenerkę, która. No cóż, będzie chciała z nami stoczyć bitwę. Deerling, Pokemon roślinny. Może być. Firefang go. Myślę, że na hita. Tak jak mówię, widzicie, że ja muszę podszkolić Pokemona. Nie poradzę sobie na pewno z liderem na chwilę obecną. Jestem o tym święcie przekonany. Ponieważ jak już zwykli trenerzy mają Pokemona na 32 poziomie, to co mają zrobić moje, które są ledwie kilka poziomów wyższe? To będzie, byłoby naprawdę ciężkie. Używaj Force Palma. Pięknie, to będzie mnóstwo doświadczenia. Za często jest mnóstwo expa. Dokładnie, Aki się tam wzmocni. O, nawet dwa poziomy wbił. Grotl. No to co, na Grotla z powrotem dajemy Athena. Owszem. Ja myślę, że w tej ziemnej sali jest bardzo duża szansa, że będziemy walczyć z ewolucją Hippopotasa. No, więc tam naprawdę przydałby się. Znaczy ja fajnie, mam oczywiście mojego roślinnego super Pokemona, Chubasę. Wszyscy się cieszą, wszyscy wiedzą, że on może sobie poradzić. Ale i tak to nie musi być łatwe. Tranquil. Tranquil. Szkoda, że nie spotkałem wcześniej jego wcześniejszej formy, bo ja lubię trenować Pokemony od pierwszej formy do ostatniej, a nie od drugiej do trzeciej. Ale może się akurat uda go złapać, ponieważ fajnie byłoby jednak spróbować złapać dzisiaj kogoś. On strasznie mało boli, co troszeczkę mnie smuci. Oczywiście, fajnie, żeby się łapały od razu, no w sumie Tranquil chociaż się złapał od razu. Tyle radości. Okej, no i nazwijmy go sobie. Tranquil będzie się nazywał... Cukierek! Jakże słodka nazwa, dosłownie. Okej, no to tak mamy oto pierwszego złapanego dzisiaj Pokemona. Jak mówię, to nie jest pierwsza forma, tylko druga. No ale cóż, szkoda, nie zawsze się złapie pierwszą formę Pokemona. Czy jak ja to mam dojść? Chyba przez pływanie trzeba by tam dojść. A jeszcze surfa nie mam, jak oczywiście wiecie. Kolejny Pokemon. Janma! Janma tutaj już od czwartej generacji może ewoluować w Janmę. Ember, mam nadzieję, że Ember jest dość słabym czasem, że nie przypali tego Pokemona na... całkowicie, no właśnie. Czyli jednak. Czy jednak jest dość silnym ciosem, który da radę powalić Janmę. No i tu mamy już kolejną trenerkę. A, ubrana na różowo. Co tu się dzieje? Castform. Wiaka, pagody na razie nie ma żadnej, więc nic nie przejdzie. Raindance, o ty cholero. Teraz przejdzie wodną wersję Pokemona. Przy okazji obniżając siłę moich ciosów ognistych. No i niestety... Auć! Weather Ball, zgaduję, że to właśnie działa zależnie od typu, więc zadziałał to wodny cios, który no, był mocny. Alomomola, to jest chyba wodny Pokemon z tego co kojarzę, nie jestem do 100% przekonany. Nie pamiętam wszystkich. Były dwa podobne Pokemony do siebie. A nie, to jest wodny, na pewno wodny. No używaj Leaf Blade'a. Come on, ciachaj go. Musisz, no i widzicie, jeżeli ja nie jestem w stanie na jeden hit pokonać takiego wodnego Pokemona, to znaczy, że mój Chubasa może nie być sam wystarczająco dobrym Pokemonem, żeby pokonać po prostu lidera ziemnego. Sandtomba się uczy. No powiedzmy, Sandtomb not bad. Not bad. Jomne, czy zostawić to? Dig jest dobry, Dig jest silny, działa na dwie walki. Sandtomb też jest fizyczny. Nie uczymy się tego ciosu, nie chcę się uczyć Sandtomba, patrząc na to co mam. Na razie mi wystarczą te ciosy. Whipping Bell. Okej, Whipping Bell. No to Athlon z powrotem. Whipping Bell to też ostatnia forma. Nie, przepraszam, to jest druga forma. Victory Bell jest trzeci, jasne, Jezu. Jak mi się już mylą Pokémony z pierwszej generacji, to wiedz, że coś się dzieje. A w nich byłem w drugiej też obeznany bardzo dobrze. Gloom. No to Glooma też załatwimy i wbijemy w ten sposób sobie 35 poziom na luzie. Pięknie. Ładnie Athlon. Specjalny atak się rośnie. Faint atak. Czy faint atak jest lepszy od bajta, myślę? Nie, tak samo. Hits without fail, ale za to bajt potrafi flinchować. I zresztą... Nie, zostawimy sobie bajta. Ja lubię, jak się czasem sflinchuje Pokemona przeciwnika. Bardzo sobie to cenię, dlatego no nie uczymy się tego ciosu. A tą młodą lady pokonaliśmy. No, tam na dole nic nie ma, to jest po prostu szybka możliwość przejścia. Wow, Pidgeotto!
Okej, okay, Pidgeot, to niech będzie. Walniemy go raz Firefangiem, nie powinien paść. Dokładnie. Oj, on używa ciosu, który może nas wycofać z walki, w wyniku czego... To jest chyba, zaraz, co powoduje zmianę Pokemona, czy to, że całkiem z walki uciekniemy? Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie Great Ball. Come on. Złap się, proszę cię, Pidgeotto. Pięknie. Dzisiaj, jak widać, łapiemy dużo ptaków i to już na ich drugich formach ewolucji. Okej. Okay. Dawaj mi losowanko. Będziesz się nazywać Pidgeotto? Ninja 15. Okej. Okay. Niech tak się będzie nazywać. Gratulacje dla ninży. Że właśnie Pidgeotto to będzie teraz mój taki ninja. Dobra. J-A. No i 15. Gdzie my tu mamy? Tu, a tu są, Boże. Dzisiaj już jak nagrywam, jest wieczór. Oczywiście piątek, jak to zwykle, nagrywam z piątku na sobotę. Więc już tak wiecie, czasem się po prostu człowiek nie widzi wszystkiego, stara się tak zobaczyć, ale no nie jest to najlepiej takie dla mnie. Jestem już zmęczony po prostu po tygodniu ciężkim, szczególnie, że sesja, teraz jeszcze tydzień sesji, dwa egzaminy, oby się udało, to wtedy będę miał więcej czasu potem już w drugim semestrze. Shelmet. To jest chyba stalowy Pokémon, stalowo-robaczy, z tego co kojarzę, nie jestem na 100% pewien. Jeszcze cholera Protecta używam, ale już drugi raz, no 50% szans było, że drugi raz wejdzie Protect, no ale na szczęście nie wszedł. Aki, ładnie, jak słyszę, sobie go też podtrenuję może później. Octillery. Okej, okay, Octillery, to jest chyba tylko wodny Pokémon, znaczy nie jestem pewien, czy też nie trujący, nie mam 100% pewności, zaraz się przekonamy używając Leafblade'a, znaczy to jest też druga generacja. Nie, tylko wodny, jest, już nawet pozapominałem, widzicie, tak to jest jak człowiek po prostu nie na wszystkim się skłapia. Karablast. Czy to też nie był jakiś robaczy Pokémon? Nie jestem pewien tego Pokémona, no niestety nie kojarzę. Czy to był... to nie był chyba żaden wodny, co nie? Karablast. To jest chyba zwykły robaczy. Chyba tak. Dokładnie. On może potem też ma jakiś typ drugi, nie jestem pewien. Joltik, czyli kolejny robal. No ale kolejny robal, no to tym bardziej zadziała na niego Firefang. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie Atlen. Fungus. No to jest ten, rozumiem, ten Pokémon, taki wiecie, śmieć, tak? To nie był ten, albo to nie był ten. Takie wiecie, torby na śmieci, to nie był fungus? A nie, to był roba, grzyb, Boże. Jak ja mogłem zapomnieć? Nie, no naprawdę, muszę czasem, to już dobrze, że gram sobie jeszcze raz w te Pokémony, to w ten sposób się przyzwyczaję, przypomnę sobie te nazwy. No niestety mnie sparaliżował. I tak jestem od niego szybszy, co śmieszne. Chociaż mam 25% swojej szybkości. Okej, okay. No i bardzo fajnie. Przejdź sobie, tutaj są jakieś pokebole, są tu... Jak miło, znaleźliśmy, proszę, Audino. Akurat chyba, pewnie, wiecie, trawa była, nie zauważyłem wchodząc tutaj. Kurde, tylko żebyś użył raz Firefanga. No cóż, Atlen nam niestety pada. Szkoda, szkoda go. Kto go załatwi? Kesebi. Ty załatwisz szybko, Audino. Tu są Audino na 29 poziomie. Czyli też można tutaj sobie trenować spokojnie moje Pokémony w przyszłości. A, dobra, bo to nie są Pokebole. Teraz mi się przypomniało, że to rzeczywiście mogą być te grzyby. Ale ja mogę z takich walk uciekać, że niektóre wiecie, to Pokeball to jest... I to jest znów nawiązanie do Voltorbów. O, Mime Junior, że Voltorby to też były takie podobne, tutaj one są podobne, no. Co o tym myśleć? Nie wiem, Leafblade go załatwi pewnie tak. Niestety nie chciało mi się zmieniać Pokemona. A Mime Junior to jakoś taki Pokémon, którego... No nie wiem, czy bardzo bym chciał. Nie wiem, nie wiem. A tu co? Naukowcy jacyś. Jacyś naukowcy. Pewnie chcą z nami walczyć. Ditto! Ciekawe, czy wytrzyma mój cios. A, od razu się zmienił. Spoko, Leech Seed go. O, X-Attack, cwanie. A czemu nie możesz użyć Leech Seeda? Co za fra... Ej, serio? Chyba mogę użyć. Bo może nie da się Leech Seeda użyć, kurde, na roślinnego Pokemona. Ej, nie pomyślałem o tym. Fuck this. Może na razie nie zmieniajmy, spróbujmy go po prostu osłabić Leaf Tornadem. On się tutaj wzmacnia, cholera. Atak rośnie, jego obrona rośnie. No kurde, to jest taki bardzo OP cios, z tego co mi mówiliście, no bo tu i wzmacnia obronę, i wzmacnia... i wzmacnia sobie... Co, Avoided? Serio, nie trafiam z tego ciosu? Dobra, weź używaj Leaf Blade'a lepiej. On zaraz naprawdę będzie zbyt silny, żeby go tutaj powalić czymkolwiek. Dobra, może sam też użyję Coil'a parę razy, wiecie? To jest takie dobre... O, właśnie, zabezpieczenie. Szczególnie, że on już się tak wymaksował mocno. Dobra, użyj Hyper Potion'a. Nie chcę tutaj stracić żadnego Pokemona. Oj, nie, nie, nie. Tak się nie bawimy.
O, zwiększał sobie atak, no ale... A, bo to zmniejsza celność. Aha, no ale znów coil podnosi celność. To jest naprawdę bardzo OP cios, trzeba przyznać. Dobra, jeszcze raz go użyj, a potem już załatwisz wszystkich. No, on używa, ty używasz. Co tu się dzieje? Dobra, nie używajmy, znów się aż tak nie maksujmy. To jest Ditto, czyli się to nie jest zwykłe. Normalny by obrywał znacznie słabiej od tych, wiecie, moich Leaf Blade'ów. Ale on nie ma chyba za dobrej obrony. Chociaż w sumie teraz jak już się tak wzmocnił, to... No, sami widzicie. Dobra. Na razie trzeba chyba się wzmocnić jednak, jak już się maksujemy. No cóż. Nie ma to jak walka z samym sobą. Nieprawdaż? Jeszcze raz. Teraz już mamy to zmaksowane do końca. On chyba też ma już zmaksowanego. No, Leaf Tornado najmniej tego się boimy. No dobra, użyj Leaf Blade'a, może go załatwisz jednym hitem. No, a ja byłem wolniejszy, myślałem, że mój pierwszy wszedł Leaf Blade, no cóż. Szkoda. Kto kolejny? Kolejny Ditto, serio? Żarty sobie robicie. Kolejny Ditto. Kiedyś pamiętam, że trzeba było użyć Transform na nim, żeby przeszedł w tą formę. Uj, no niestety nie przeżyliśmy. No ale na całe szczęście ten Ditto nie jest maksowany. Ten Ditto nie jest już tak OP, już się nie wzmocnił. Zawsze mógłbym użyć kilka razy Sword Dance'a i potem... Wow! Niezbyt efektywne, a tyle zabrało? No nie powiem, że się przestraszyłem tego typu ataków. Force Palm mu nic nie bierze, może bym Bone Rush'a, który też jest niezbyt efektywny. Ale może walnąć kilka razy licząc na kryta. Oj, to będzie koniec. Kurde, niebezpiecznie się robi, moi drodzy. Dobra, pan Maxion, tu chyba powinien załatwić sprawę. Oba pokemony sparaliżowane. Tak jak myślałem, przeciwnik szybszy, oczy... What the fuck? Serio? Serio, chcecie mi powiedzieć, że Ditto aż tak silny, aż tak jest w stanie mnie powalić? Dobra, ja tutaj muszę sobie revive'a użyć. Dobrze, że mam. Atlen? Tylko ja nie wiem, czy ja znów będę szybszy. Znaczy nie, no będę szybszy od Atlen. O, ty gnoju mały. Dobra, przynajmniej Sandstorm wywołałem, no ale on się też leczy. No nie podoba mi się tego typu. Używaj takedowna. To w miarę zabierze, ale Leaf Blade się też zniszczy też szybko. Kurde, ej, to jest taka typowa, zwykła walka, którą mogę bardzo łatwo przegrać. A mam nadzieję, że Atlen no, będzie szybszy, on jest sparaliżowany jednak. No, dobrze. Już chyba nie ma trzeciego Ditto. Na całe szczęście. Boże, co tu się działo? Co to była za walka? Łoch, naprawdę, ciężka walka. Trzeba przyznać, że jak... No nie, ty idioto, dałeś się sprowokować do kolejnej walki. Musiałem podejść akurat... O Boże, ja, cały ja. Cały ja. O, jeszcze Fire Fangów nie mam, no po prostu genialne. Oj, no genialne. Dobrze, że go jednym ciosem załatwiłem, no ale już nie mam... Voldor. Super! Już lepszego Pokemona sobie chyba nie mogłem znaleźć na przeciwnika. Jak tylko kamiennego, Iron Defense. Cieszę się, że sobie wzmacniasz teraz obronę. Ale Ember jest specjalny, na całe szczęście. Power Gem, auć. No, to nie są zbyt na całe szczęście mocne ciosy. Jakoś go załatwiłem, jakoś trzymamy. Hypno. Dobra, Hypno nie muszę się chyba zbytnio bać, ponieważ jestem w stanie mu dużo zrobić bajtem. Nawet powiedziałbym, że bardzo dużo, no prawie że. O, czyli to jest już wygrane. Uff, dobrze, że ona miała takie Pokémony, które akurat są podatne na moje ruchy. Oj, jak dobrze. A ten dzięki temu, że sam zdobywał expa, wbił też trochę. No nieźle. Nieźle. Dzisiaj trochę tych walk stoczyliśmy. Może jeszcze się złapiemy jakiegoś... Bonsly, który ewoluuje w Sudowoodo. Zobaczymy, ile mu Ember weźmie. Nie powinien za dużo. Dokładnie. Powinienem go... Ouch. No nie fajnie. Dobrze, że mam cały czas jednego Pokemona. Zaraz coś czuję, że pójdę do centrum Pokemon. Oj, moja Zorua, jak ona ma ciosy, fajny atak, zaatakuj z fajny ataku. Zabierz troszeczkę mu, bardzo dobrze. Nie mogę uciec teraz, o. Niedobrze, lepiej go więc złapać. Lepiej więc złapać szybko Bonsly'ego i... O, od razu się złapał, lol, ale szybko. Kamienny Pokémon oczywiście, a jak go nazwiemy? Jak nazwiemy naszego Bonsly'ego? Jasper, tak więc Jasper, gratuluję ci. Tym razem ten Pokémon będzie się nazywał twoim nickiem. A kto wie, być może go kiedyś podtrenuję. Jasper. W sumie to nigdy tak w żadnej wersji Sudowoodo nie trenowałem. Pokemona, który, wiecie, udaje drzewo. Okej, Jasper złapany. No i cóż, moi drodzy. No, znów Pokemon, serio, od razu? Wow, on Pheasant. Cholera, czemu Zoroark wychodzi, ma takie coś, chyba jest w takim specyficznym bolu, zgaduję. Kurde, chcę po prostu przejść jak najszybciej tam, a nie mogę.
Janma sobie już odpuścimy, dzisiaj nie będę jej łapać, ale fajne to jest jak wychodzi, naprawdę. Ale to jest Pokémon, który należał do Ena. Jak mówię, muszę szybko znaleźć name Raidera. Na tym mi chwilowo zależy. A, tu jest wyjście z powrotem. Słuchajcie, ja sobie na pewno w przerwie nie widzę, że cały czas nie mam jak zdobyć żadnego fajnego wodnego Pokémona. Nie mam chyba żadnej wędki ani nic z tych rzeczy. No ale mam roślinnego Pokémona, mam wiele innych Pokémonów, które może się przydadzą. Na przykład nie wiem, czy Atlena sobie nie schowam do boksa na czas walki, no bo jednak, wiecie, ognisty Pokémon nie powinien zbyt wiele zdziałać. W każdym razie, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie już teraz zostawić lajka, skomentować, zasubskrybować. Widzimy się już wkrótce. Piszcie niki dla Pokémonów, a w kolejnym materiale idziemy na lidera. Więc to tyle na dzisiaj. Cześć i czołem i na razie.